Cześć Marek, co u ciebie? Dawaj. Dobra, gdzie teraz jedziemy? Do przodu tam. Aha, pod dom mnie powiedziesz kawałek? Też. Dobra. Siadaj. Dobra. Okej. Okay. Będę trasę filmowała. Co? Będę trasę filmowała. Dobra. Ja się tych psów boję normalnie. Koszmar. Nie lubię psów. Ani zwierząt, tak. Patrz jak fajnie widać. No. A po staremu wszystko. Policja mnie ściga. Wiesz, za stalking tym razem. Poprzednio było to hakerstwo. To gdzie jedziemy, powiedz mi? No nie wiem właśnie, gdzie tu jechać. Gdzie tu by jechać? Wiem gdzie, koło cmentarza może. No, dobrze będzie, najlepiej. Tam staniesz na cmentarz, ja mam blisko domu i ty będziesz sobie mógł podjechać. No, tam jest parking. No pewnie. Patrz jak fajnie widać. No, super. Filmik będzie jak nie wiem co. No i co, roznosisz te ulotki czy nie? Na razie nie, dałam sobie spokój, chociaż roznosiłam. Jednemu facetowi chciałam pomóc i wkręcić go roznoszenie ulotek, bo pisało, wyszedłem z więzienia, szukam pracy, no. Chciałam mu dać pracę na ulotkach i rozumiesz, o co się osadzi, no. Rozumiem. Nie chciał? No chciał roznosić, ale jego baba nie chciała, bo był karany. Tak samo i mnie nie chcą, bo karana jestem. Wszędzie tylko karana, karana, karana. Wszyscy mnie pokazują palcem. Cała twarda góra. No, pokazują to palcem. Tak. Ale fajnie światło widać. No. Ja się tak tych psów wystraszyłam, jak nie wiem co. Szczekają, są brzydkie i w ogóle no, tak. Uźrać. No właśnie. Uźrać. To twoje psy? Gdzie tam moje? Aha. Twarde góry jakieś. No właśnie. Chodzą sobie, denerwują te psy, bo teraz jechałem przez Bukowice i pies kurczę mi wyskoczył. A ja kiedyś tu właśnie na tej trasie, tak, rozjechaliśmy psa. A. Tak. No tu skręcamy, tak. Łażą bez pańskiej. W Niemczech tam byłem, tam nie do pomyślenia, żeby tam jakiś pies lotą bez smyczy. No właśnie. Fajnie, że byłeś w Niemczech. Ja się cieszę, że cię widzę. Byłem, no wiesz. Byłem w październiku. Pojechałem w październiku. No i wróciłem na święto. No właśnie. I wróciłem w grudniu. No. Tak. To sobie możemy pochodzić, spokojnie pogadać. Siedzimy na razie chwilę. Do właśnie. Aha, dobra. Zamykaj, bo zimno. Okej. Okay. Ja sobie zapolę jednego, ty nie palisz. Nie palę, ale możesz sobie zapalić, ja pozwalam na palenie. A ja tu otworzę okno. Będę, może być. Będę dmuchał na dwór. Tak. Ojeju, ile tu grobów, to matko, to dawno nie było. Ile tu przybyło. No, dużo ludzi umiera, także młodych. Mhm. Tak, moich kolegów też już paru nie ma. Mhm. No i tak mówisz, że siedzisz w domu. Tak, siedzę w domu. No, ja wróciłem. Noga mnie boli, muszę iść do lekarza. Pod spodem stopa mnie boli, muszę iść do lekarza, bo leczyć nogę i szukać pracy jakiejś. Ja ci mogę pomóc znaleźć pracę. Nie wiem, chciałbyś pracować, nie wiem, jak na ulotkach, to łatwo znajdziesz pracę. Chyba, że czekaj, no nie wiem, w jakiej branży byś mógł pracować. Nie, no chciałbym sobie jako kierowca gdzieś coś jeździć. Bo... No właśnie, bo ty pracowałeś na Skanski, ja cały tak? czas, no jeżdżę jako kierowca, całe życie jeżdżę. W większej firmie, w mniejszej firmie, ale jako kierowca wszystko. No właśnie. To mówi, że cię policja ściga. Ściga mnie, tak jak ostatnio, wiesz kto mnie ściga. No to mówiłaś wtedy za to hakerstwo, czy za tak, internet. Za hakerstwo, tak, za internet. Że się pytał o to hakerstwo, pamiętam i co tam u mnie słychać, no. Rozumiem. Tydzień temu niecały mnie zwinęli w piątek, byłam w kajdankach, na leśnicę mnie wywieźli. No niestety. Nie wiem, czyś ty widział mój kanał na YouTubie. Nie. Ten filmik, co teraz kręcę, idzie na YouTube'a. Tak. A ja się cieszę, że ciebie widzę. Bo normalnie stęskniłam się za tobą, bo dawno żeśmy nie gadali. Dawno.
No. A jak jeszcze w Mocie pracowałem. Tak, tak. I to tutaj w Mocie, na tym kontrakcie. Tak, Dobroszyce. A później pracowałem na kontrakcie drugim z Syców w Bieruszu. To fajnie. Tam dojeżdżałem tamtędy do pracy, aż za Syców jeździłem. Ale zadowolony byłem w tej pracy, pomimo to, że pracowałem po 12 godzin, ale byłem zadowolony, bo była praca bezstresowa, robiłem swoje, nikt mi się nie mieszał. No. Dobra praca. Ja się pytałam, jak mnie Sebastian zwinął, co tam słychać u mojego sąsiada, albo u tej Izy, co udusiła Henia, wiesz, która to... No wiem. No, to on mi powiedział, że Iza dobrze się miewa, już jest na wolności i ten sąsiad też jest na wolności, radzią. Widziałem ją tutaj, po twardym grze chodziła. No właśnie, i życzę jak najlepiej, bo ty wiesz, że ona jest za każdym razem głębiej, ja wciąż sięgam po więcej, chciałabym być obojętna na błędy, które popełniasz. Rozumiesz, że to się osadzi, bo ona mu wybaczała, tak jak w tej piosence Jula, za każdym razem, rozumiesz, że to się osadzi. Ona mu teraz wybaczała, że aż w końcu nie wytrzymała psychicznie i oni ją zrobili niepoczytalną, być może to ją uratowało, nie wiem, za dobre sprawowanie może wyszła tak. Mnie czeka coś podobnego. Nie wiem, co dalej ze mną będzie. No cóż. A jak myślisz, poczytalna jestem, czy niepoczytalna? Musisz coś grać. Właśnie gram. No to dobrze. Grasz, to będzie dobrze. Ja tam mam kartotekę czyściutką. Wiem, bo jesteś kierowcą. Zadowolony jestem. Ja muszę mieć czystą. Tak. Się pilnuję, alkoholu nie piję, jak prowadzę, to nie piję. Wszystko okej. Okay. A ja, no widzisz, z gangsterka. Zarabiają. Po pijaku jeżdżą, ludzi na chodniku zabijają. Tak. Albo idiota jakiś tramwaj prowadzi, dwie kobiety zabił, samochody to rozwala. To przecież trzeba być debilem, trzeba mózgu nie mieć. Tak, tylko że jestem po stronie karanych. Ja planuję założyć w przyszłości SPOK, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Karanym, bo osoba karana też jest człowiekiem, bo sama doskonale wiem, że jestem karana i wiem, co mi grozi. Rozumiesz, o co się rozchodzi. Wiesz co, nawet ułożyłam piękny wierszyk o Sebastianie. Czekaj, no niech sobie przypomnę, będę mówiła z pamięci. Żegnaj Sebastianie, już nigdy się nie zobaczymy, nawet jeżeli coś się stanie. Zwinąłeś Izę, która udusiła Henia, zwinąłeś także i mnie, jednak to nic nie zmienia. Zwinąłeś także mojego sąsiada, ale kochać ciebie nie wypada. Dla ciebie jestem zwykłą hakerką, jednak ja zrobiłam rzecz wielką. Mówiłeś, że nic cię nie obchodzę, więc dlatego dziś odchodzę. No właśnie, bo Sebastian mnie się pytał, czy ja go kocham, bo kiedyś udawałam, że go kocham. Rozumiem. Ja szanuję jego żonę i nie wtrącam się do jego rodziny. Jakbym była zakochana w nim, to bym wyzwaniała mu non-stop tam pod 997. No, wiadomo. Jaki jest numer do Sebastiana? 997. Ja go w żadnym pozorze nie wyśmiałam, ja go lubię, tylko że nie lubię go zarazem. No nie wiem, co mi jest. No nie wiem, naprawdę nie potrafię sobie tego powiedzieć, co ja czuję. Jak myślisz? Czy ja coś się zabujałam w nim? Może trochę. No ale cóż, każdy tak ma chyba. Ja planuję nakręcić filmik o miłości osoby karanej do policjanta i to będzie filmik bardzo piękny, nie wiem, czy kojarzysz podobne tematyki, jeszcze nie było chyba w filmach, bo było o miłości na przykład, nie wiem, tam w Auschwitzu do osoby tej, takiej tam auschwitzowatej, no... No właśnie. Nie trzeba tak palić, mało opału pójdzie, dobrze, tak. Jest, dobrze jest. I tak żyjemy w takim klimacie raczej zimnym, ale chociaż to zima nas trochę oszczędziła w tym roku. Bezdomni mają frajdę bynajmniej, bo bynajmniej oni, wiesz... Nie zamarzają. No. Jak w Stanach. 20 coś zamarza. Mrozy były duże. Minus 40, kurczę. I tak. Ta Iza to już ma dorosłe córki. Wyszły one za mąż? Nie wiem.
A tego Sebastiana skąd znasz, tak się szczerze zapytam? No tak, że miasta. Kiedy idziemy na piwie, będzie. Co? Nie, no ja nie mogę! Na piwie ze Sebastianem, no ja nie mogę! No cóż, zazdrościć tylko. Jak go kiedyś zobaczysz, pozdrów go ode mnie. Powiedz, że nie mam żadnych pretensji, że mnie spisywał. Jak miał jakieś pretensje, to jego bym ścigała. Jak tam rodzice? W porządku zrobi? W porządku. Chociaż ja bardziej patrzę na to, żeby być osobą samodzielną. Rozumiesz, o co się chodzi. Trzeba jakoś sobie radzić. A te światła tam są piękne takie. Ja zawsze jak lubię jechać po ciemku, to lubię jak te światła tak migają w tym, w kamerze. Wieczorem jest też ładnie, zwłaszcza miasta są ładne, Warszawa, tak. Wrocław jest też ładny nocą. W Berlinie byłeś? Ja cię podwiozę, okej? Okay? Dobra. Jeszcze będziemy kiedyś mieli okazję się zobaczyć. Jak będziesz w Polsce czy w Twardogórze, to możesz mnie odwiedzić. Znaczy nie w domu, tylko po prostu tutaj na przykład, no. Dużo osób umarło, między innymi ten Michał Luty, co popełnił samobójstwo. Ja miałam wtedy pierwszy proces w swoim życiu, sobie wyobraź. To znaczy nie pierwszy proces, ale któryś tam z kolei. I jak Michał Luty popełnił samobójstwo, to ja byłam na krótko przed swoim wyrokiem. Kojarzysz, który to był? Z Moszyc, tak. Miał 19 lat. No co on zrobił? Powiesił się, nie, rzucił się pod pociąg. A to wiem, ale teraz jakiś gorszy. Goszczu jakiś łapak samochodem walnął w takie mury i się zabił na miejscu, a dziewczyna w szpitalu zmarła. Kurde, samobójca. 21 lat chyba miał. Tak, tak. Ja pamiętam. Nie tak dawno. Samochód był. Ja tylko wiem z opowiadania, bo ja byłem w Niemczech. Ale mi opowiadali, że on jechał i nic nie hamował, tylko walnął w ten mur, niby się z dziewczyną pokłócił, ale jest tłumaczenie, że... Tak, tak, tak to już jest. No niestety tacy ludzie na tym świecie istnieją i to trzeba uszanować. Nawet jeżeli człowiek jest głupi, nie wolno mu dać obracać, nie wolno łamać jego wolnej woli do decyzji czynienia dobra lub zła. Rozumiesz, o co się rozchodzi. Bo jeżeli złamiemy jego wolną wolę, sami możemy za to zapłacić. Ja się interesuję religioznawstwem, medycyną sądową i takie tam inne. No ja jestem pod wrażeniem. Z Sebastianem wiesz i coś gadał? Nie wiem, o prawie, o swoim zawodzie? Gadał? A nie za bardzo, tak, żeśmy tylko żartowali. Te tematy takie sobie koleżeńskie. Powiedz, że wszyscy mieszkamy w jednym mieście. Tak. Bardziej ja mam jechać. Prosto i potem tam jak jest to rondo, to możesz mnie wysadzić. Dobrze. To się jeszcze będziemy widzieć, może się będziemy widzieć za miesiąc nawet, no. Zaprosimy Sebastiana. No. Może ten Sebastian mi pomówił, choć ja nie mogę sobie poradzić z tym. Chyba, że uzna, że go wyśmiewam. A jak on mnie wyśmiewał? Florka, łamiesz mi serce. Tak, tak, tak. Dobra, dzięki. Czekaj, ja już wyłączam to.